Zawi od własnej bramki. Błaszczyk. Podanie w pole karne i gol! 1-0! Gładyszewski zagrywa futsalówkę wprost na głowę Iwaldo Gomesza, a ten nie mógł się pomylić w tej sytuacji. Świetnie teraz Iwaldo Gomesz, Iwaldo Gomesz! I mamy drugiego gola dla Red Dragons. Nie był w stanie zatrzymać się futsalówki Maksym Kisielow. Dubiel. Borkowski. Borkowski schodzi z piłką do środka z problemami broni. Jeszcze dobitka Segeda. Dobrze wypracował sobie teraz pozycję strzelecką. Borkowski w taki sposób zdobywa gola kontaktowego. Doskonałe uderzenie soczyste Borkowskiego. Iwaldo Gomesz. Jeszcze teraz kapitalnie złożył się do tej przewrotki Skrzypek. Herman Romero. Skrzypek. Ładnie wypatrzył Kosteckiego. Kostecki, Kostecki, Kostecki gol! 3-1! Nie był w stanie uchronić swojego zespołu przed utratą gola Maksym Kisielow. Czyżby znowu starcie pomiędzy tymi zespołami miał się zakończyć wynikiem 1-3, ale tutaj Seged kapitalnie zdobywa bramkę kontaktową. Dewucki. Dotarła piłka Dubrowskiego, ale teraz jeszcze uderzył, doskoczył do niej Mizgajski. Koły ryzykownie. Wydawało się, że był tam faulowany, jednak jeszcze Gładyszewski nie wykorzystał tej szansy. Skrzypek. Skrzypek schodzi do środka. Skrzypek uderza i gol! 4-2 w Chłożowie. Adrian Skrzypek, kapitan Czerwonych Smoków. Daleki wyrzut do Kosteckiego! 5-2! Kostek nie marnuje takich okazji. Ratował jeszcze piłkę i teraz kapitalnie dograna futsalówka w pole karne. Błaszczyk poradził sobie z rywalem. Błaszczyk, Błaszczyk, pole karne i gol! Stawiają kropkę nad i pedałuje sobie w polu karnym Skrzypek. 6-3 dla Red Dragons Epniewy w Chorzowie. Mizgajski traci piłkę, strzał z własnej połowy i mamy 7. gola dla Czerwonych Smoków. Iwaldo Gomesz uderza bardzo mocno, ale niecelnie. Nie zdało zdobyć swojego 3. gola w tym spotkaniu Brazylijczyk. I kończy się ten mecz 7-3 w spotkaniu 15. kolejki Fogo Futsal Ekstraklasy. Ekipa Red Dragons Gniewy pokonuje Klinek z Chorzów. Zapisują na swoje konto niezwykle potrzebne ekipie z Wielkopolski 3 oczka podopieczni Łukasza Freitaga. Klinek znowu przegrywa.